Na warszawskim Bike Expo nie było takiego pięknego stoiska SRAMa, ale był tam jeden ciekawy rower na stoisku Canyona, który był na tyle ciekawy, że możecie go też zobaczyć tutaj, na Eurobike'u. Jest to gravel od Canyona, model Grizzle, nikogo innego jak naszej mistrzyni Kaśki Niewiadomej. Także nawet na naszych warszawskich targach mogliście tą maszynę zobaczyć i myślę, że to mega fajne. Można było zobaczyć, że używa na przykład pedałów Time'a. Jeszcze wtedy chyba był trochę bardziej brudny, bo jak widzicie, każde dotknięcie tego koła zmywa z niego kurz. I powiem wam, że jeszcze dzisiaj rano, jak ten rower oglądałem, to miał na sobie więcej kurzu. Nie wiem, czy oni tych kół jednak nie brudzą delikatnie przed każdymi targami. Ale na pewno ten sam miał bidon z naklejką Kaśka, można było zobaczyć, jakiego Kaśka używa siodełka. No, dla mnie takie najciekawsze informacje to były na przykład, jakich Kaśka używa opon, na jakich się ściga. Tutaj są to Schwalbe G1 RS, można było policzyć ząbki na kasecie, to jest napęd oczywiście sramowski. Tutaj widzicie w przerzutce takie sprzęgło jak w nowym Redzie. Można właśnie było sprawdzić, jakie ma najlżejsze przełożenie. Z przodu podpowiem, że ma tarczę 46 zębów, czyli całkiem sporą. Torba oczywiście z pomiarem mocy, rama karbonowa. Ciekawym rozwiązaniem jest zamiast przedniej przerzutki taki trzymacz łańcucha. Myślę, że to bardzo przydatne rozwiązanie, które praktycznie uniemożliwia wyskoczenie tego łańcucha tutaj z przodu. Dwa koszyki na bidon Elita. Numer startowy z Mistrzostw Świata gravelowych. Dedykowane do tej kierownicy mocowanie na licznik. Oczywiście jest to gravel do ścigania, więc można by się spodziewać, że praktycznie nie będzie miał żadnych dodatkowych mocowań, a jednak tutaj znajdujemy zarówno i schowek w ramie, i mocowanie na górze, na torebkę, czy na jakiś tam dodatkowy equipment. Tutaj mamy też mocowanie od dołu, mamy mocowanie na rurze dolnej, mamy oczywiście klasycznie dwa mocowania na bidony, także no sporo tutaj można wyposażenia domontować, więc nawet w tylnym widelcu jeszcze mamy mocowanie, więc ten rower, mimo że jest to bardzo wyczynowa maszyna do wygrywania Mistrzostw Świata, ma potencjał, żeby przerabiać go też na troszkę bardziej użytkowe rowery, czy trochę bardziej do turystyki. No ja ostatnio na jakimś tam ultraduchu gravelowym widziałem Canyona już tu z zamocowaną w ogóle lemontką, także chłopaki na gravelach naprawdę nieźle cisną, nieźle kombinują, potrafią wyciągać średnie grubo powyżej 30 km na godzinę. Ja niestety takich średnich nie wyciągam, ale to chyba trzeba po prostu trenować i jeździć na rowerze, żeby jeździć tak szybko. Tak ta maszyna prezentuje się z bliska. Można ją było właśnie obejrzeć w Warszawie, można obejrzeć ją tutaj we Frankfurcie na największych europejskich targach. To miłe, taki polski akcent na największej europejskiej imprezie.